Witam w Zagrajmy dalej w Albion. Znajdujemy się tutaj dalej w tym ogromnym poziomie. Zdecydowałem jednak nie nagrywać całego poziomu, ponieważ on w głównej mierze składa się z walk. Jednak znalazłem tutaj parę miejsc, w których są zamknięte drzwi na przykład, albo zamknięte skrzynia. I te miejsca będę pokazywał. Tutaj w trakcie bitwy Sirze się popsuł niestety pancerz. Teraz lata z gołymi cyckami. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Drier? Nie, Sierra mam ten. No. Co tu mamy? Armię Kizów. Jeden animal, którego nie było na ekranie. Świetnie. Kizowie są bardzo niebezpieczni, albowiem są oni prawie w ogóle niepodatni na magię. Tak więc używanie czarów przeciwko nim jest raczej bezsensowne. Spróbujmy sobie poradzić bronią materialną. Jak widzicie, walą oni mocno, nawet chyba mocniej od tych animals. No, Tom niezbyt trafny jest. Niedobrze trafia. Słabo trafia, cienko trafia. Napijcie z zielonego. Może. Ale wyjątkowo źle mi poszła ta bitwa, bo już wcześniej biłem się z takimi grupami i to szło zawsze lepiej. Tylko tam nie kasowali mi aż tak bardzo bohaterów. Na dzień dobry można by rzec nawet. Dobrze. I mamy awanse kolejne. Się kurde butelki coś kończą powoli. To nie jest dobry znak. Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj wygraliśmy. To nic. Nic. O! Usunięcie pułapki, ale ten czar już mamy, prawda? Nie mieliśmy go. Piernowa pułapka, ale ten czar już powinniśmy mieć, tak jest. No i butelki standardowo. Źle dałem. No, a to nic. Dobra, kolejna rzecz jest tutaj. No to zajdźmy tam. Tym razem sobie skorzystamy z wytrychu może. Dlaczego nie? Zobaczmy. Jakiś korytarz w dół. Teraz w lewo. I? No to może amuletem jednak tym razem. Kurde, za drzwiami są kolejne drzwi. Naprawdę ten poziom wygląda jak Wolfenstein. No patrzcie. Dobra. Złodziejski amulet tutaj będzie ciężko, często przekładany na szyję. A ciekawe, czy to można wcisnąć? Nie. Jesteśmy tutaj od drugiej strony, tak? No jak to cannot pick the lock? Przecież założyłem ci odpowiedni amulet. Powinnaś mieć możliwość, no właśnie. Aha,
i to jest takie przejście po prostu, którego i tak się nie da otworzyć z tej strony. Bo jest chyba, nie wiem, jakiś błąd na ścianie, że jest tekstura drzwi, a nie można aktywować. No chyba, że gdzieś jest przycisk, którego ja nie widzę, ale nie wydaje mi się. Co mamy tu? Kolejne drzwi. Zamknięte. Oto widać, które będą zamknięte po tym, że dwie chorągi stoją dookoła. Przed nimi. Come on! To też jest swojego rodzaju exploit, nie? Że możemy ten amulet tak ściągać i zakładać. Naprawdę nic tu nie będzie? No, dajesz. I kolejne drzwi do przeforsowania. To się zaczyna robić trochę... Ała! To bolało. To się zaczyna robić trochę... monotonne. No kurde. Co, i to też? Syf. Dobra. Podrujemy sobie to. Wróćmy się. Zobaczmy, co będzie tu. Kolejne nieaktywne drzwi. Świetnie. Jest. Storm leci. Burza idzie. W międzyczasie też podtrenowałem Fenagowi czar Steel Life. To jest czar, który zabiera punkty życia procentowo i dodaje je rzucającemu. Kurde. Czyli na takiej zasadzie, że im gość ma więcej życia, tym więcej mu odbierze. Melfas awansuje powoli. To dobrze. I tutaj, kurde, mamy znowu taki... zakleszczenie. Znaczy, nie zakleszczenie, tylko... poziom się spotyka. Tak bym to powiedział. Aha, tutaj jest jedna rzecz, której nie przestawiłem. W tym miejscu. Kurde, teraz trzeba będzie się wrócić tam. Tędy może? A, da się. No to się wrócimy. No to do przodu coś jest. I teraz tu. I teraz tu, tak? Tak. Dobra, i teraz powoli. Tutaj coś mamy na podłodze. Nic. Tutaj. Nic. No i tutaj. Manipulate. Blackstone Helmet. Zobaczmy. Jest bardzo podobny do ręki Luga, nie? Examine. Obrona 16. Drop. Ten przedmiot jest przeklęty. Niestety. Wygląda fajnie, ale nasz bohater ucierpi z tego powodu, gdy go założy. Tak więc po prostu, no, wywalić te śmietniki. Żeby nie przeszkadzało. Dobra, przejdźmy jeszcze raz tam z powrotem.
Nie wiem, kurde, ile ten film trwa. Już? Najwyżej będzie albo przedługawy, albo będzie podzielony. Co mamy tutaj? Niespodzianka. Kolejne drzwi, które trzeba wytrychnąć. Do których trzeba się włamać. Tu nie ma nic. Tu jest przejście jakieś. Ale też tutaj nie ma nic. Może chociaż tu. Nie. Czyli to jest taka podpucha. Jeszcze mi ciekawi, co jest w tym miejscu. Ale to mi się wydaje, że to jest przejście do tej komnaty wielkiej. I co jest tu? No to chodźmy tam. Za bardzo nie mieli szans. I nic tu nie ma poza tym. Absolutnie zero. Dobra, skończmy na tym ten film może co. I w następnym filmie, bo ja znalazłem już wyjście stąd, ono się znajduje tutaj. To w następnym filmie się tam już znajdziemy. O ile tutaj nie znajdę jeszcze czegoś ciekawego, ale szczerze w to wątpię. Dobrze.